W dzisiejszym filmie wypowiem się na temat gangu mocniaków. Jest to akcja prowadzona, kolejna już akcja prowadzona w Biedronce i ma ona na celu, jakby czytałem z jednego artykułu, promowanie zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej, czyli takiego zdrowego stylu życia, na którym ja się skupiam u siebie na kanale. Czy tak naprawdę jest? Dowiesz się w tym filmie, a na końcu filmu jeszcze pokażę Ci, jak korzystać z mojego kanału, żebyś mógł, mogła zadbać o zdrowszy styl życia i zmienić swoją sylwetkę. Zadbać o zdrową sylwetkę. Zapraszam do oglądania. Jesteśmy już na pierwszym artykule, który ja znalazłem, jeśli chodzi o ten gang mocniaków. Z tego artykułu się dowiedziałem o tym gangu całym. I tutaj link do tego artykułu, jak i do drugiego artykułu, do którego później przejdziemy, będziecie mieli te linki na dole w opisie filmu, także zaglądnijcie sobie do opisu, możecie te artykuły sobie przeglądnąć i zwróćcie uwagę na to zdjęcie. Oczywiście są tutaj, niektóre zdjęcia mogą nam nic nie mówić od razu, tak jak na przykład to, nie wiemy co to jest, o co tu chodzi, no ale jeżeli to zdjęcie widzimy, no to już jest krem. Z czym te zdjęcie Wam się będzie kojarzyć? Dziecku, no oczywiście mi od razu Nutella. Gdzie Nutella jest niezdrowym produktem, nie zalecam. Tutaj oranżada, też oczywiście nie zalecam. To do końca nie wiem, co to jest, tak? Tutaj no widzimy rogalik. Rogaliki też nie są za zdrowe, dlatego że one są z rodziny pieczywa. Pieczywo nie jest za zdrowe, dlatego że do pieczywa można dać wszystko. Ja gdzieś kiedyś oglądałem, kilka lat do tyłu oglądałem film i to bodajże było na TVP1 lub TVP2, tam w tych porannych programach, że do pieczywa dodawali nawet ten gips. Gips, które to jest produkt, czy można powiedzieć dodawany do ścian, tak? Gips jest używany w celu w tych produktach budowlanych. Także takie rzeczy nawet dodawali do pieczywa. I co tutaj może być potwierdzeniem, że to może być prawda? Dlatego, że te bułeczki na drugi dzień są twarde, są jak kamienie, można nimi uderzać jedną o drugą i one są twarde, dlatego to może być prawdą. Wracając tutaj do filmu odnośnie gangu mocniaków, to przeczytałem, że od Biedronka z nową odsłoną maskotek, od 28 sierpnia do akcji dbania o zbilansowaną dietę, okej, i aktywność fizyczną najmłodszych wkracza gang mocniaków. Dobra, gdzie tu jest jakiś mocniak? Pytam się, gdzie tu jest jakiś mocniak? Czy tam jest jakiś pokazany biceps? Czy tam jest, nie wiem, może hantel? Czy tam jest może drążek jakiś zrobiony, na którym może się dziecko podciągać? Hantel, nie ma nic, nic nie ma tutaj, czy nawet rower, żeby był pluszak o rower, tak? Czy pluszak, nie wiem, piłka, za którą można biegać i mieć aktywność fizyczną. Nie ma nic, o aktywności fizycznej nie ma nic wspomniane. Dlatego już jest pierwszy minus. I jego 11 bohaterów. Rusza nowa odsłona kultowej akcji lojalnościowej z maskotkami w roli głównej. I oczywiście, jak zdobyć, mnie to nie interesuje, bo ja się tym nie interesuję, żeby je zdobywać. Swoją drogą, dajcie znać w komentarzu, czy faktycznie ta akcja jest w Polsce, bo ja mieszkam w Niemczech, także ja nie mam jak to sprawdzić. Także dajcie znać w komentarzu, czy ta akcja faktycznie w Polsce jest. Ona ruszyła od 28 sierpnia, dzisiaj jest 3 września, nagrywam ten film i ten film będzie również dzisiaj wrzucony. I tu mamy opis, czyli ten opis, ten gang mocniaków ja weryfikuję tak samo jak produkty pod względem składu, co się znajduje w danym produkcie, czy on jest dla mnie zdrowy, czy też nie. Tak samo tu będę ten gang mocniaków weryfikował, oszacowywał, czy ten gang jest zdrowy dla mojego dziecka, czy też nie. I teraz, tym razem jest ich 11. Woda Werka, zdrowy. Orężada Ola, już jest niezdrowy. Dynia Dorotka, zdrowa. Banan Benek, zdrowy. Napój Norbert, niezdrowy, bo zależy, jaki to jest napój. Już oczywiście, jeżeli jest napój, to mi już się kojarzy, że to jest napój, gdzie jest dorzucony cukier. No to już jest dla mnie produkt niezdrowy. Rogali Gradzio, no mówię, pieczywo niezdrowe. Chleb Henio, też niezdrowe. Zależy jeszcze, z czego ten chleb się składa. Ja oczywiście chleb jem, kromeczkę. Zdarza mi się do śniadania wziąć,
ale nie jem codziennie chleba, dlatego że mam wartościowe produkty w diecie. Będę robił film na temat produktów w diecie, na temat pokazywał zdjęcia, jakie ja mam dania, także na takie filmy Was zapraszam, dlatego teraz subskrybuj kanał i nie zapomnij o dzwoneczku, wpadaj na live luźnej pogadanki, a także na live z treningów siłowych. Także mamy 4 produkty niezdrowe. Jajko Julek, zdrowy, parówka Patrycja, niezdrowa, 5, awokado Adaś, zdrowe i krem Krzyś, 6. 6 niezdrowych, 5 zdrowych. Krem Krzyś, no to oczywiście już ten krem czekoladowy jeszcze, no to od razu kojarzy się z Nutellą, tak? Awokado wiadomo jest zdrowe, parówka też zależy jaka, bo może być niezdrowa parówka, jak i zdrowa parówka. Czyli mamy 6 do 5 na korzyść niezdrowych produktów. Oczywiście można by tutaj dawać, nic nie ma z nabiału, nic nie ma z nabiału podane. Z nabiału nie ma żadnego produktu. Dlaczego nie ma serka wiejskiego? Dlaczego nie ma kefiru bardzo wartościowego dla naszych jelit? Dlaczego nie ma nic z mięsa, czy na przykład schab? Tak? Z mięsa jest parówka tylko. Najgorsze dziadostwo, co może być. Tam wszystko, co jak to się mówi, te resztki wszystkie ze stołu, co zostały, zrzucają do maszynki, kręcą, robią parówki. Ale to już ta produkcja, to niech nas nie interesuje. Nie obrzydzajmy sobie tego filmu. Dobra, przechodzimy dalej. Na podsumowanie jeszcze przyjdzie czas. Kolejny, rozrywka Trójmiasto. Także ten link i ten link będziecie mieli w opisie na dole. Także zaglądnijcie sobie, co tutaj jest. Oczywiście tu opisywane jest wszystko. Gang mocniaków powtórzy sukces poprzedników. No to mnie i sukces poprzedników nie interesuje. Różne to może być. I tutaj jest tak jakby oferta od początku wzbudza duże emocje. Już pierwsza odsłona akcji okazała się tak popularna, że w wielu sklepach zaczęło brakować maskotek. No to wiadomo, bo dzieci lubią maskotki, no to co? Będą lubiały maskotki, a maskotki te negatywne, które przedstawiają negatywne produkty dla naszego ciała, będą nakręcać jeszcze sprzedaż i będą powodować negatywne skutki w przyszłości dla tych ciał naszych dzieci. No ale to musi każdy rodzic też wiedzieć, jak ocenić te produkty, dlatego zapraszam, bądźcie u mnie na kanale. Będziecie obecni, będziecie mnie motywować, ja będę dalej działał. Od zdrowych produktów do słodkich zapychaczy. To też jest dobre, bo to tutaj już czytałem, także wiem. Co ciekawe, do tej pory akcja miała na celu promowanie przede wszystkim zdrowej żywności oraz postaw proekologicznych i prozdrowotnych. Tegoroczna oferta pluszaków wyraźnie się pod tym względem różni. Obok zdrowych produktów pojawiły się także te mniej odżywcze. W nowym gangu znajdziemy m.in. orężadę, napój, chleb tostowy, słodkiego rogalika czy krem czekoladowo-orzechowy. I o tym właśnie mówiłem, o tym właśnie mówiłem. I tutaj jest też jeszcze przedstawiciele Biedronki tłumaczą, że akcja przedstawia gamę produktów, które mogą występować w diecie każdego dziecka, ale zwraca uwagę na to, żeby wybierać te najbardziej wartościowe. Nie powinniśmy tak do tego podchodzić. Nie powinniśmy tak do tego podchodzić, dlatego że jeżeli robimy coś takiego, że można coś zrobić i tak naprawdę efekty negatywne nie są widoczne gołym okiem, to dzieci będą to robić, tak? Jeżeli na przykład dziecko będzie jechać rowerem szybko i przewróci się, zedrze sobie łokcie, kolano, też takie miałem wypadki w dzieciństwie, to jak reaguje? Doświadczy bólu, widzi efekty uboczne, skutki uboczne naocznie i w przyszłości będzie jeździć ostrożnie. A tutaj, jeżeli mamy produkty niezdrowe, promowane i jeszcze one smakują dziecku, tak? Bo takie produkty smakują, dorosłym osobom również smakują, nie ma tu co oszukiwać. Nie widzi skutków ubocznych naocznie, nie doświadcza też jakby odczuwalnie ich, to będzie chciało, bo jakby pozytywne te odczucia są już. Jest smak, jest zadowolenie, tak? I będzie chciało dalej dziecko spożywać te produkty. Dlatego tu powinniśmy zwracać na to uwagę i dzieci uświadamiać. Dlatego takie kanały jak ja na przykład, mój, czy innych twórców, którzy działają szczerze i tylko i wyłącznie pod kątem zdrowotnym, powinni dzieci oglądać razem z rodzicami. Nie, że rodzic ogląda i na przykład dziecku tłumaczy, bo nieraz dziecko nie chce słuchać rodziców, tak? I będzie się przeciwstawiać. Nieraz, nie zawsze dziecko będzie miało rodzica jako za osobę
idola, tak, czy do osoby do naśladowania, a kogoś z internetu, z telewizji będzie chciało naśladować, tak? Nieraz właśnie często jest tak, że dzieci naśladują sportowców, chcą być jakimiś sławnymi sportowcami, bo naśladują sportowców. Uważają, że rodzice nie są wzorami, oni chcą się wzorować na jakimś tam sportowcu, tak? I na przykład to jest dobre, żeby też dać, znaleźć takiego twórcę na YouTubie, niekoniecznie muszę być to ja, który będzie dbał o to właśnie, żeby dziecko też chciało dbać o zdrowy styl życia. Oczywiście jakieś tam odbiegnięcia, te produkty niezdrowe możemy spożywać, ale ja mówię i podkreślam, jakbyśmy nie znali o ich istnieniu, to byśmy ich nie jedli i też bylibyśmy szczęśliwi. To jest temat na rozwinięcie dalszego tematu. Także takie jest moje zdanie, 6 produktów niezdrowych, 5 produktów zdrowych. Nie ma nic na biału, nie ma nic z konkretnego zdrowego mięsa. Warzywa są, awokado jest jedynie z warzyw. Dlaczego nie ma innych pozytywnych warzyw? Dlaczego nie ma, dajmy, więcej owoców, więcej warzyw? Coś, można powiedzieć, z nabiału, coś z mięsa nie wysoko przetworzonego, tylko ze zdrowego mięsa, bo wtedy dziecko będzie wiedzieć, aha, parówka jest niezdrowa, a pierś kurczaka jest zdrowa, tak? O to właśnie chodzi, żeby to uświadamiać, bo jest, dajmy, kategoria ta sama, ale jakość produktu w tej postaci jest już inna i nie ma nic odnośnie promowania aktywności fizycznej, czyli wystarczyłaby jakaś piłka, że dziecko może za tą piłką biegać i już jest promowanie aktywności fizycznej, czy hantel nawet. Maskotka, pluszak, hantel, że może sobie dziecko trenować. Aktywność fizyczna, sportowa, treningi siłowe są najzdrowsze dla naszego ciała i to będę zawsze podkreślał. Można je robić na luzie, można je robić ciężko. Każdy powinien sobie 2 treningi w tygodniu wykonać, żeby zadbać o zdrowie i odporność swojego ciała. Tymczasem zapraszam Was jeszcze na główną stronę mojego kanału, bo tu chcę Was poinformować, że są, jeżeli będziecie na głównej stronie mojego kanału, to są zakładki. I najbardziej na czym mi zależy i co będzie dla Was przydatne, to korzystajcie z tej zakładki playlisty. Ja tu utworzyłem już kilka playlist, jest nowa playlista utworzona przeze mnie 4 dni temu. Przepisy, także różne tam potrawy, nie masz pomysłów na dania, ja będę wrzucał filmy, gdzie będę pokazywał składy produktów, składy tych dań, produkty i jak to wykonać wszystko. Jest też odnośnie zakładka z live'ów luźnej pogadanki, tutaj jest mowa o owocach, będzie zakładka też w przyszłości, jeżeli będzie to wszystko dobrze odbierane, o warzywach. Praca na zmianę stylu życia, to są te live'y, też odmawiałem kilka punktów, jakie musimy spełnić, jak zadbać o to wszystko, żeby zmienić swój styl życia. Tydzień życia, to tu liczyłem kalorie i ten tydzień czasu liczyłem kalorie i też pokazywałem, jak to wszystko wygląda od części. W ostatnim filmie jest najbardziej to dobrze przedstawione od części teoretycznej, jak i praktycznej. Także zapraszam Was, jeżeli klikniecie sobie, to się oczywiście otwiera. No i oglądajcie film po filmie, zostawiajcie komentarze, a podsumowanie jest najdłuższe, ale najważniejsze. Dużo ono Wam powie i dużo powinno Was nauczyć. Mnie to nauczyło, bo ja przekazuję w tych filmach wiedzę i swoje doświadczenie. Jeżeli coś by nie było pozytywne, to o tym bym nie mówił. Zdrowy styl życia też jest dobra zakładka. Tak naprawdę ta jest stara zakładka, ta jest nowa, także oglądajcie tom. No i tu o treningach to już ci, co naprawdę chcą dbać i szanują swoje ciało, dbać pod kątem treningów siłowych. Zostawcie oczywiście subskrypcję, za którą Wam dziękuję i komentujcie moje materiały. Także z mojej strony to wszystko. Dziękuję za oglądanie. Zostawcie kciuka do góry, komentarz, a jeżeli nie subskrybujecie, to zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby dostać powiadomienie od YouTube'a o każdym moim nowym filmie, czy też rozpoczętym live'ie z treningów siłowych, czy też luźnej pogadanki. I jeszcze jedna prośba, udostępnij ten film do jednej osoby, czy też na jakąś grupę, do której należysz społecznościowo. Być może komuś ja pomogę i ktoś będzie również szczęśliwy. Z mojej strony to wszystko. Wielkie dzięki za oglądanie. Wpadajcie częściej do mnie na kanał i działamy. Pamiętajcie, to mamy robić zmiany małymi krokami.
To jest maraton, nie sprint. Zacznij dzisiaj, zacznij jutro, najpóźniej, a w przyszłym roku na lato będziesz się cieszyć fajną sylwetką. Do następnego. Dzięki za oglądanie. Pozdrowionka. A oglądnij jeszcze ten film lub ten. Ten film lub ten. Nie wiem, po której stronie się wyświetli. Prawdopodobnie po tej. Ten i ten. No i zostaw subskrypcję. Do następnego.